Okej, Martyna, mamy to. Za chwilę nam ląduje samolot na lotnisku w Warszawie z towarem dla jednego z naszych klientów. Powiedz mi, jaki jest etap przygotowania towarów do odprawy? Jak wyglądamy z całą dokumentacją? Jak zawsze jesteśmy przygotowani wcześniej, mamy już komplet dokumentów, fakturę handlową z tłumaczeniem, packing listę, deklarację CE. Dokumenty zostały wstępnie sprawdzone przez agencję celną, więc myślę, że odprawa powinna pójść łatwo. To był jeden z najważniejszych transportów lotniczych realizowanych w ostatnim czasie przez naszą firmę. Właśnie wylądował setny lot czarterowy polskich linii lotniczych, na pokładzie którego przyleciały towary dla naszego klienta firmy Novamed. Ostatnie 2 miesiące to był czas wytężonej pracy. Łącznie przetransportowaliśmy niemal 400 CBM-ów ładunków medycznych, które finalnie trafiły m.in. do stacji pogotowi w Polsce. Pani Moniko, za nami kolejny sukces. Samolot ląduje planowo 11:55, czyli mamy to. Wspaniale, dziękuję za dobre wiadomości. Właśnie wylądowały 2 miliony maseczek i dami i termometry bezkontaktowe. Chcę przypomnieć, że do tej pory Novamed wraz z VGL-em na pokładach samolotów polskich linii lotniczych sprowadził do Polski ponad 55 tysięcy kilogramów certyfikowanego sprzętu medycznego. Cały ten sprzęt każdego dnia trafia do pacjentów i pomaga chronić zdrowie i życie Polaków. Bardzo Wam za to dziękujemy. Firma Novamed od ponad 25 lat zajmuje się dystrybucją wysokiej jakości certyfikowanego sprzętu medycznego, który służy nie tylko pacjentom w domach, ale również w aptekach, w szpitalach, jak i służbom mundurowym. Wybuch epidemii COVID-19 był dla nas dużym wyzwaniem, ale nie dlatego, że nie byliśmy w stanie dostarczyć do Polski odpowiedniego sprzętu. Największym wyzwaniem okazało się sprowadzenie go do Polski. W sytuacji, kiedy zostały zamknięte granice, zostało zamknięte niebo nad Polską, potrzebowaliśmy partnera, który pomoże nam szybko i skutecznie sprowadzić produkty. I wtedy zjawił się VGL, za co bardzo Wam dziękujemy. Dzięki niesamowitemu zaangażowaniu wspaniałego zespołu po stronie firmy Novamed i VGL udało nam się dokonać niesamowitych rzeczy, a przed nami jeszcze większe wyzwania. Przed nami kolejne 3 pełne samoloty towarów.